Haniebny port, Red Dead Redemption, Bloodborne w 60 fpsach i wiele innych newsów w tym wydaniu Niecodziennika Okiem Deva. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Deva w dzisiejszym Niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier. Mamy sporo mocnych informacji, więc zaczynamy. Po pierwsze, Linux przebija MacOS na Steamie. Ankieta sprzętu i oprogramowania Steam z Lipsa ujawniła zaskakujący fakt: więcej graczy Steam'a używa Linuxa niż systemu macOS firmy Apple. Oczywiście, oba te systemy nie mogą tak naprawdę konkurować z Windowsem, który jest zainstalowany na 96,21% komputerów, ale Mac zawsze był tuż za systemem operacyjnym Microsoftu. Jak poinformowała Ars Technica, większość użytkowników Linuxa korzysta z wersji systemu Steam Deck, opartego na Arc Linuxie Steam, OS, Hollow. Dzięki temu Linux jest z drugim najpopularniejszym systemem operacyjnym z udziałem 1,96%, pozostawiając w tyle macOS z 1,84%. Nie jest to może zaskakujące, ale biorąc pod uwagę, że DeX znajduje się w czołówce najlepiej sprzedających się produktów na Steamie, a Valve planuje sprzedać 3 miliony egzemplarzy do końca 2023. Deweloperzy nieustannie pracują nad ulepszaniem systemu i uczynieniem go jak najbardziej płynnym. Wydaje się, że robią coś dobrze, jeżeli wierzyć statystykom tutaj Steamowo-Linuxowym i faktycznie Steam Deck jest mimo, że już troszeczkę podstarzałem sprzętem, to nadal jest świetnie skonstruowany. Dodatkowo Valve udostępnia blueprinty, czyli ten Plany, powiedzmy, konstrukcyjne, i jeżeli jakiś producent chce powielić ym, sprzęt, zrobić inną wersję, mocniejszą, no to może to zrobić. Yy, takie ciekawe, otwarte podejście, i to też na pewno procentuje. Wciąż Steam, tak sam w sobie, ten, nawet podstawowy, to jest kawał dobrego sprzętu, więc jeżeli ktoś lubi konsole mobilne. Nie do końca też, bo jest olbrzymi, ale wciąż e, lubi, w, powiedzmy, pograć sobie w, w większość e, popularnych steamowych gier w podróży, czy indyczki, czy cokolwiek. No to to jest naprawdę kawał dobrego sprzętu. Następny news: Nowa Zelandia zatwierdza zakup ABK przez Microsoft. Komisja Handlu Nowej Zelandii poinformowała w oświadczeniu dla Press Start, że. Podczas podejmowania decyzji skoncentrowała się na znaczeniu gier Activision, takich jak Call of Duty, Overwatch i World of Warcraft dla graczy z Nowej Zelandii oraz na tym, czym Microsoft prawdopodobnie zablokuje rywalom takim jak Sony i Nvidia oferowanie tych gier na konsolach i platformach w chmurze. Microsoft odpowiedział w oświadczeniu dla VGC, że docenia rozważne rozpatrzenie przez Komisję Handlu Nowej Zelandii przejęcia Activision Blizzard i przyjmuje z zadowoleniem jej decyzję o bezwarunkowym zatwierdzeniu transakcji. Firma podkreśliła, że przejęcie to ostatecznie przyniesie korzyści branży gier i graczom. Przewodniczący Komisji Handlu, dr. John Stahl, wyjaśnił, że chociaż gry Activision, zwłaszcza Call of Duty, są popularne wśród graczy z Nowej Zelandii, nie stwierdzono, że są kluczowe dla rywalizacji z Microsoftem w tym kraju. W ubiegłym miesiącu Microsoft i Activision z zgodzili się przedłużyć swój pierwotny czas fuzji do 18 października, potem jak wygasł pierwotny właśnie plan zakończenia transakcji wartego o 69 miliardów dolarów traktatu. Komisja Europejska zatwierdziła transakcję w maju, a w zeszłym miesiącu Microsoft wygrał sprawę sądową z, w Stanach Zjednoczonych z regulatorem antymonopolowym Federal Trade Commission, torując drogę do sfinalizowania umowy. Wielka Brytania za pośrednictwem CMA przedłużyła termin na ostateczną decyzję w sprawie umowy do 29 sierpnia, aby mogła rozważyć nową propozycję Microsoftu. No to jak już widzicie tutaj, raczej wszystko jest jasne. CMA tam podejrzewam, jeszcze coś wyciągnie od Microsoftu i aktywizuje, żeby poszli na pewno. Ustępstwa w ich kraju, ale poza tym to raczej jest sprawa pewna. Kolejno. Embracer gasi ognisko. Embracer zamknie studio gier Campfire Cabal prawie rok po jego założeniu. Decyzja ta była wynikiem restrukturyzacji działalności firmy. Campfire Cabal wydał oświadczenie, że decyzja ta nie była związana z pracą jaką prowadzili studio, lecz została podjęta wyłącznie ze względów finansowych. Podkreślili także, że zarząd i reszta zespołu nie poddali się jeszcze i nadal dążą do znalezienia dobrego rozwiązania sytuacji z pełnym wsparciem ze strony THQ Nordic, który, którzy... Są spółką podległą do Embracera. Campfire Cabal zachęciło także swoich pracowników do poszukiwania nowych ról, twierdząc, że nie chcą, aby ktokolwiek zastanawiał się nad potrzebami firmy ponad własnymi. W czerwcu Embracer ogłosił podczas restrukturyzacji, em, Program restrukturyzacji, który obejmował zamykanie studiów. CEO Lars Wingefors powiedział w otwartym liście, że firma zatrudnia obecnie blisko 17 tysięcy osób, a w zasadzie więcej, ale ta liczba będzie niższa pod koniec roku, chociaż jest za wcześnie na dokładną prognozę. Wyobraźcie sobie, Embracer Group sam w sobie, jako jedna prywatna firma, posiada więcej pracujących osób niż cały polski GameDev. Podczas kontaktowania się z THQ Nordic w sprawie zamknięcia studia. Przedstawiciel odpowiedział, że nie ma nic do podzielania się z opinią publiczną. No i cóż, tutaj już było to wielokrotnie wspominane: Embracer stracił partnera na 2 miliardy dolarów, stracili cashflow, stracili pewną wiarygodność i wycenę na giełdzie, stąd mieli masakryczne straty i muszą teraz ciąć koszty przez obcinanie studiów, które nie dają szybkiego bądź też długofalowego prospektu finansowego, to też większość takich małych studiów windyczych albo zostanie wchłoniętych, albo zostanie po prostu całkowicie um, zwolnionych. No niestety tutaj um, to jest um, powiedzmy wyznacznik tego roku, że wszystkie nowe projekty w tym roku, niektóre zostały wystartowane powiedzmy jeszcze przed pandemią czy w trakcie, tylko w tym roku będą miały duże kłopoty, a tak naprawdę teraz dopiero zaczyna się odbijanie rynku, bo dopiero wchodzą nowe produkty, um, nowe produkty... Um, z czasu, kiedy właśnie był okres pandemiczny, przesuwały się premiery i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no niestety teraz ten rok będzie bardzo gamedowowo chudy. Sony testuje granie w chmurze, czyli kolejny news. Wcześniej w tym tygodniu oficjalnie rozpoczęto beta testy strumieniowania w chmurze dla PS5 dla niektórych użytkowników i otrzymaliśmy informację, że strumieniowanie będzie obsługiwało rozdzielczość do... 4K, tak, 4K, ale źródła z Insider Gaming doświadczyły więcej informacji na temat samej architektury tego strumieniowania. Wewnętrznie nazywany jest on projektem Kronos. Nowa architektura ma na celu stworzenie solidnego doświadczenia strumieniowania PS5, co będzie dużym krokiem naprzód w rozwoju firmy na stale rosnącym rynku. Rozumie się, że rozwój Kronosa rozpoczął się 5 lat temu z powodu złożoności z, związanej z dyskiem SSD w PlayStation 5. Pomimo że SSD jest bardzo szybki w PS5, stworzyło to nowe wyzwanie, które uniemożliwiło firmie Sony. Rozwój potrzebnej infrastruktury, przy której mogliby w pełni te dyski SSD, czy SSD, przepraszam, wykorzystywać odpowiednio. I oznaczało to, że w ramach Future Technology Group, który, który jest częścią Sony, zaprojektowano zupełnie nowe rozwiązanie do przechowywania danych oparte na PCI Express, wykorzystujące NTB współprocesory input-output właśnie z PlayStation. Końcowy produkt to niestandardowy serwer przechowywania o nazwie kodowej KURA. Przeska tak jak nasza polska kura, tylko że no, no, kura, która odczytuje z prędkością do 5 gigabajtów na sekundę i opóźnieniem poniżej 1 milisekundy. Czyli jest to zupełnie nowa technologia, nowy eksperyment, nowa jakość, jeżeli chodzi o strumieniowanie źródła podały, że Sony będzie miało łącznie 28 centrów danych w 15 metropoliach na potrzeby uruchomienia strumieniowania w chmurze z planami pełnego wdrożenia w tej funkcji w roku finansowym 2003, czyli do kwietnia 2024 roku. I z tego, co mówią doniesienia, to mamy tutaj obraz nie tylko w Full HD, tak? Nie tylko to, co daje nam Xcloud, czyli 720p, czy, czy Full HD, ale też będzie obraz w 4K, tak? 4K, czyli będziemy mieli naprawdę wysoką jakość strumieniowania. Tylko teraz jest kwestia, jak rozległa będzie ta usługa, co będzie można w niej strumieniować. Czy to będą tylko tytuły PS5 czy inne. No na razie podejrzewam, że Sony się skupi na jakości poszczególnych tytułów, natomiast no, Xbox ma ilość i to już dobrze zaplanowaną długofalowo ilość gier, która no, potrafi, a w zasadzie liczbę gier, która potrafi naprawdę przysporzyć. Zawrót głowy, i teraz, właśnie schodząc na zielonych, krótsza promocja na Xbox Game Pass. Microsoft skrócił próbne wersje Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass z miesiąca do zaledwie 14 dni za cenę 1 dolara, czyli u nas tam 4 zł, kilka tygodni przed premierą Starfielda. Promocja za 1 dolar przy, no, dla nowych subskrybentów Xbox Game Pass Ultimate trwa przez lata, zakończyła się w marcu, ale wróciła w zeszłym miesiącu po dostosowaniu e, przez Microsoft cen Xbox Game Pass. Prówne wersje e, zwykle oferowały nowym subskrybentom Xbox Game Pass. E, miesięczny dostęp do usług subskrypcyjnych za właśnie bardzo niską cenę, teraz skrócono to o połowę e, i to kilka właśnie tygodni przed Premierem Starfield, które, m, które odbędzie się 6 września w maju pojawił się nowy program yy, poleceń Game Pass który pozwala zapraszać przyjaciół na 14-dniowy okres próbny i to będzie przydatne dla osób które będą chciały rozpocząć przygodę właśnie z Game Passem i yy, yy, tutaj no zdecydowanie jeżeli ktoś będzie chciał przetestować Starfielda no to czyli Skyrima w kosmosie to będzie idealna okazja yy, tutaj jeżeli chodzi o zmiany yy, w ogóle samych abonamentów, no to wzrosły o kilka złotych też w Polsce i z tego, co na razie doniesiono, to nie planuje się rozwijać też planu Xbox Game Pass Friends and Family, który miał być nieco droższy niż standardowy, ale jednocześnie pozwalał dzielić się na pięć kąt. okazuje się, że chyba się to nie opłaci i dlatego na razie wycofano tą wersję próbną i nie zapowiedziano, czy kiedykolwiek wróci. No nic, niestety złote czasy się skończyły, trzeba będzie płacić, ale trzeba przyznać też, że niektórzy ludzie się po prostu przyzwyczaili do tego abonamentu i inni stwierdzili, że no w momencie, kiedy chcą spróbować bardzo dużo gier naraz, to to jest bardzo dobra opcja. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, zapraszam do postawienia mi wirtualnej kawy przez serwis buycoffee 2 link znajdziecie na górze opisu. Dziękuję też wszystkim, którzy do tej pory mnie wsparli. Ostatnio byli to Marcin Popławski, Krystian... I Frank Fontaine e, bardzo dziękuję za płatę. E, następny news: AC Wizards robią sobie przerwę. E, AC Wizards Studio. E, Twórca gry Darkwood ogłosił, że zawiesza działalność na czas nieokreślony, powołując się na destrukcyjne środowisko pracy. Firma podzieliła się tą informacją na mediach społecznościowych, stwierdzając, że nie zdołała stworzyć środowiska pracy, które nie wpłynęłoby negatywnie na życie prywatne. Zespołu Studio planuje zakończyć najnowszą aktualizację dla gry z gatunku Survival Horror z 2017 przed tą przerwą i powiedziano, że nasze rodziny są dla nas priorytetem i nie powinno odczuć negatywnego wpływu naszej pracy, dodało studio wspominając o możliwości powrotu za 5 do 10 lat. Acid Wizard Studio niedawno wydało wersję alfa swojego kolejnego tytułu turowej gry sportowej Soccer Kids. Twórca stwierdził, że rozmawiał ze wspaniałymi ludźmi, którzy mogliby stworzyć sequel Darkuda i kontynuować pracę nad Soccer Kids i zachęcił zainteresowanych pracą nad tymi tytułami do kontaktu. Wcześniej, w 2018, deweloper zrobił roczną przerwę po wydaniu Darkwooda, której rozwój trwał 5 lat, twierdząc wtedy, że produkcja tak psychicznie i fizycznie ich wyczerpała, że potrzebowali właśnie tej przerwy. I y, jest to z jednej strony smutne, że praca, która jednocześnie jest pasją i pozwala na stworzenie pięknych rzeczy, jednocześnie jest przyczyną tego, że y, tracimy zdrowie fizyczne i psychiczne, i to jest bardzo popularne. Jest Częste. Sam też często się wypalałem w niektórych projektach i powodowało to, że sam musiałem brać przerwę czy zmieniać pracę. Natomiast no, widzę tutaj, że przynajmniej faktycznie studio zdaje sobie sprawę, że to nie działa na nich dobrze, że mogą sobie bądź postanawiają, że robią sobie taką przerwę i trzymam kciuki, że po pierwsze odzyskają swój balans w życiu zawodowo-prywatnym, ale też wrócą w końcu i dokonają kolejnych pięknych projektów. Tak więc trzymam kciuki za ekipę i idziemy dalej. Nowa gra o Bondzie od IO Interactive. W listopadzie 2020 roku twórca gry Hitman, IO Interactive opublikował krótki zwiastun oficjalnie ogłaszając, że pracuje nad Project 007, czyli nadchodzącą grą o Jamesie Bondzie, która ma opowiadać historię początków słynnego agenta od tamtej pory otrzymaliśmy ograniczone informacje na temat gry, poza sporadycznymi spekulacjami i ofertami pracy na stronie internetowej Io Interactive, wskazując na poszukiwanie elitarnego talentu do zespołu pracującego nad Project 007. Status gry pozostawał niepewny, z jednym potwierdzonym szczegółem, że projekt nie został porzucony. Niedawna krótka aktualizacja na temat postępów w grze i dodatkowe. Spostrzeżenia dotyczące fabuły pojawiły się w wywiadzie przeprowadzonym przez Games Reactor z Alvaro Fernandezem, programistą rdzen rdzenia silnika Io Interactive, i Chrisem Vegom, starszym producentem technicznym. Vega wyjawił, że 007 jest w fazie rozwoju i wygląda bardzo. Dobrze, potwierdziło to ponownie, że IO Interactive aktywnie pracuje nad projektem. Niestety deweloper nie skomentował daty wydania gry. Na razie jedyna informacja dotycząca terminu Premier Project 007 pochodzi z raportu finansowego IO Interactive za 2022 rok, który sugerował, że wydanie nowych projektów studia, w tym Project 007, nie należy oczekiwać przynajmniej do 2025 roku. W zeszłym miesiącu studio ogłosiło również otwarcie IO Interactive Brighton, nowego studia w Wielkiej Brytanii piątego oddziału firmy. Według ogłoszenia oddział w Brighton ma skupiać się nad projektem Fantasy i Project 007, z czego Project Fantasy to ich MMO, ich produkcji. No to szykuje się ciekawy, ciekawy projekt. No IO Interactive potrafi w gry, no bo robią chociażby Hitmana i też jakby ten rdzeń powiedzmy Hitmana też by się nadało bardzo dobrze na grę o bondzie, także mam nadzieję, że Twórcy na tyle sobie dadzą czasu, żeby do, dostarczyć naprawdę solidny produkt. Dalej idąc, Bloodborne w 60 fps przez lata, fani gier From Software z niecierpliwością oczekiwali aktualizacji. Bloodborne, mając nadzieję, że potencjalnie zostanie wydana na PC w edycji zremasterowanej, czy też w wersji na PS5, biorąc pod uwagę, że gra obecnie działa tylko na PS4 i tylko w 30 fps Ostatnio osoba znana jako Illusion, twórca łatek i moder wydaje się nie czekać po prostu na From Software i na własną rękę stworzył łatkę na zhakowanej konsoli, która pozwala osiągnąć 60 fps. -ów w grze. W prezentowanym demo trwającym około 2 minut Illusion prowadzi nas przez jarnam demonstrując grę działającą płynnie w upragnionych 60 FPS w rozdzielczości 1080p czyli w Full HD na zhakowanej PlayStation 5. Według Illusion osiągnięcie to mo możliwe było przy wykorzystaniu łatki Bloodborne od Lensa McDonalda co potwierdził sam McDonald. Ponadto Illusion ym, ujawnił że, bądź ujawniła, bądź ujawniło, że ich spersonalizowana wersja Bloodborne działa na PlayStation 5 z wersjami oprogramowania od 3.0 do 4.51. Oprócz Bloodborne Illusion uruchomił również Red Dead Redemption 2, Shadow of the Colossus i Gravity Rush 2 na PlayStation 5 w 60 fpsach, prezentując wyniki za pomocą filmów i zrzutów ekranu. Oprócz wersji PS5 Bloodborne, fani z niecierpliwością też czekają na port PC-owy. Dopiero wczoraj poinformowano, że twórcy emulatora RPCSX, czyli emulatora PlayStation 4 na PC, uruchomili Bloodborna na PC-a po raz pierwszy w historii. No tam, gdzie deweloper nie może, tam fana pośle i modera pośle. No bardzo dobrze, że ludzie pokazują, że się da. Ja naprawdę się dziwię, że From Software jeszcze nie podjął tej rękawicy i że na przykład Bluepoint, które świetny port Demon Souls zrobiło na PlayStation 5, nie robi tego samego w przypadku Bloodborne, To byłoby przecież idealne, piękne doświadczenie i myślę, że za jakiś czas to nastanie. Ja stawiam tak, to absolutnie to jest moje wróżenie z fusów, ale ja bym widział to tak, że jak From Software dostarczy Armored Core, to wtedy po prostu gdzieś tam zapowie bokiem, że no część zespołu teraz pracuje nad Beltbornem w wersji zremasterowanej i ludzie po prostu by to kupili nawet za pełną cenę, jeżeli tylko ten port byłby odpowiedniej jakości. Zobaczymy, sam czekam, i myślę chyba, że wy tak samo dajcie znać, jeżeli byście kupili bądź czemu byście nie kupili Ballardbo w zremasterowanej porządnej wersji, takiej jak na przykład właśnie Demon Souls na PlayStation 5. Śmiało komentujcie, pytajcie, czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się jak najszybciej odpowiadać, ewentualnie w ostateczności właśnie w najpóźniejszym terminie. We wrześniu na najbliższym live. Tak więc zapraszam do dyskutowania na temat tematów z odcinka. I kolejny temat to słaba sprzedaż Final Fantasy XVI. Final Fantasy to marka uwielbiana przez wielu. Każda część zdobywa swoich fanów, jednak najnowsza gra Final Fantasy XVI, wydana w czerwcu, nie przyniosła Square Enix oczekiwanego zysku. Co więcej, jej akcje spadły do najniższego poziomu od prawie trzech lat. Square Enix opublikował swój raport finansowy w zeszłym tygodniu, ujawiając spadek zysku operacyjnego o 78,5%, co spowodowało spadek wartości akcji o 15% na giełdzie tokijskiej w poniedziałek. Final Fantasy 16 nie mogło uratować sytuacji. Według źródeł Bloomberga prezes Square Enix Takashi Kiryu stwierdził, że tytuł nie spełnił na najwyższych oczekiwań firmy. Częściowo przyczyną jest wolne przyjęcie PlayStation 5. Jak podobno powiedział Kiryu i teraz komponenty sprzętowe są łatwiej dostępne, więc firma planuje próbę zwiększenia sprzedaży, gdy więcej osób będzie korzystać no i tutaj jest taki faktycznie problem, że mamy, mieliśmy braki PlayStation, nie zbudowano tak dobrze bazy klientów, to też określony łamek graczy gra w gry pokroju właśnie Final Fantasy i jeżeli ktoś nie ma tej konsoli, no to niestety. No i tym samym też no, mamy na razie czasowe ekskluzji do końca tego roku, więc stawiam, że żeby właśnie Square Enix sobie odbiło tą sprzedaż, no to będzie dostępny port zarówno na PC jak i Xboxa i co ciekawe w lipcu Square Enix oświadczyło, że sprzedaż Final Fantasy 16 była niezwykle mocna z 3 milionami egzemplarzy sprzedanych w pierwszym tygodniu, to jest naprawdę sporo i to jest duży sukces ale widać niedostateczny dla Square Enix i trzeba zauważyć, że wiele, kolej... wiele gier w historii nie spotykało się z oczekiwaniami Square Enix I się zastanawiam, czy oni nie mają zbyt wygórowanych wymagań. Ostatni Tomb Raider ponoć klapa. Ym, ostatni Deus Ex tak samo. Ym, ja się zastanawiam po prostu, czy oni nie budują sobie zbyt dużych oczekiwań, czy nie twierdzą, że oni produkują, wydają tak super tytuły, oni produkują naprawdę dobre tytuły, tylko że one nie są aż tak popularne widać wśród klienta docelowego. No i niestety musimy się pogodzić z tym, że nie zarobią pięciu czy dziesięciu Milionów egzemplarzy, nie sprzedadzą 5-10 milionów egzemplarzy, tylko no, mniejszą liczbę. No niestety e, w takim razie może powinni pomyśleć o tym, żeby nie robić zbyt dużych gier albo nie robić po prostu umów ekskluzywnych. Jakoś to sobie muszą zbalansować. Jeżeli słuchacie moich nagrań na Spotify'u czy innych serwisach podcastowych, zapraszam do tego jednak, żebyście wskoczyli na chwilę na YouTube'a, dali tam e, komentarz zasięgowy, lajka. Subskrybujcie, jeżeli to nie robicie, czy udostępnijcie materiał dalej. Zachęcam Was do tego, bo to też buduje mi zasięgi i bardzo dziękuję za to, że to robicie, bo stale widzę, że ta liczba subów rośnie. Już dobiłam powoli do 5000, 500 za co bardzo, bardzo Wam dziękuję. No i następny i ostatni news tego wydania to haniebny port Red Dead Redemption. Rockstar ogłosiło, że oryginalna. Yy, Część, czyli ta pierwsza Red Dead Redemption z 2010 roku oraz jej dodatek o tematyce zombie: and the Nightmare otrzymają port na PlayStation 4 i Nintendo Switch 17 sierpnia tego roku. Zapowiedź spotkała się z ogólnym rozczarowaniem społeczności, która przez ponad rok bacznie śledziła różne szczegóły i plotki. Sam zresztą o tym wspominałem, czy przypadkiem Red Dead Redemption nie zostanie wydany na pc -ta, nie dostanie remastera, nie będzie miał takiego pięknego remakeu jak miał chociażby Resident Evil 4, a tu. Kicha. I teraz yy, dodatkowo, żeby jeszcze nakreślić tutaj, to nie jest remaster, to nie jest remake, to jest po prostu bezpośrednie sportowanie gry. I tutaj cała krytyka skupia się na tym, że jest to faktycznie port 13 gry za 50 dolarów. To nawet nie jest połowa ceny. To już. Yy, jakby to był remake poziomu Demon's Souls czy, czy Residenta, to rozumiem, ale ta gra jest wprost po prostu bez żadnych dodatków, bez żadnych tak naprawdę usprawnień, przeniesiona po prostu na Switcha i na PlayStation 4 i oni sobie za to liczą 50 dolców. No, gracze się zagotowali. Zresztą ja też jestem wkurzony tak naprawdę, bo liczyłem na coś więcej. No i tutaj gra dodatkowo jeszcze... Działa dalej w 25-30 fps. I teraz jeszcze na dodatek oficjalny Zwiastun Portu, właśnie na kanale YouTube Rockstara, ma raptem 31 tysięcy polubień i 77 tysięcy łapek w dół. I do tego też, też się sam dokładam. Na Twitterze i Redditie sytuacja wygląda podobnie z tysiącami rozczarowanych fanów krytykujących Rockstara i Take2 za dostarczenie tej samej gry z 2010 roku bez żadnych ulepszeń, bez trybu, bez trybu wielosobowego. Jeszcze pamiętajcie, że tam był multiplayer i on jest wycięty. I bez wsparcia 60 FPSów za 50 dolarów. Strauss Zelnik, CEO Take2, nie uważa, że cena jest E, zawyżona? Oczywiście, że nie. E, EVP finansów Take to Hannah Sage e, podkreśliła, że nadchodzący produkt zawiera nie tylko podstawową wersję, ale też dodatek. Under Nightmare. Zelnik odpowiedział na pytanie dziennikarzy, że dodatek był świetną, samodzielną grą, gdy został pierwotnie wydany, więc uważamy, że jest to świetny pakiet i na pewno dobra wartość dla konsumentów. No nie za te pieniądze, ziomuś. Manager potwierdził, podzielił się też swoimi przemyśleniami na temat obecnej polityki wydawcy dotyczącej wznowień i remake'ów starych gier stwierdził, że decyzje te są podejmowane główne głównie przez zespół deweloperski i opierają się na wizji twórczej no mi to jest wizja twórcza żeby po prostu y, zrobić szybki skok na kazę naprawdę to jest absolutnie haniebne żeby tak wielki hicior, z takimi możliwościami gdzie można było po prostu wziąć cały silnik dwójki i przenieść tam historię z jedynki która działa na wszystkim, yy, łącznie z PC-em. no ja nie, absolutnie nie rozumiem po, po prostu, co tutaj poczyniono i dlaczego to jest kompletnie bez sensu, to jest po prostu strzał w pysk dla graczy, tak się nie robi, mam nadzieję, że Take-Two z tego nie zarobi nic, albo straci nawet, jeżeli to jest możliwe, chociaż patrząc na to, że w momencie, kiedy yy, kod był tam poukładany, no to odpalenie tego na PlayStation 4 to było prawie za darmo robota, podejrzewam. Wciąż, tak się nie powinno robić. Najgorsze jest jeszcze to, zauważcie. To jest wydanie na PlayStation 4 i na Switcha. Dlaczego? Bo gra na Xbox na Xboxa, tak starszego. Ona działa i działała już dużo czasu. Dlatego, bo tak jest skonstruowany build na Xboxa i po prostu można to w ramach strumieniowania, w ramach po prostu kolekcji gier Xboxa odpalić sobie to na nowych konsolach i jeszcze lepiej. Tam jest jakby dodatkowe podbicie rozdzielczości i płynności, więc Microsoft ogarnął za darmo to, co teraz, na czym teraz Rockstar chce po prostu zarobić. No to jest absolutnie haniebne, tak się nie robi, tak się nie powinno robić i wydawcy powinni za to dostawać po łbie. Koniec, po prostu to mi wkurzające jest strasznie. I to wszystko w tym wydaniu Niecodzienniku Okiem Deva. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie. Ostatnio na moim kanale pojawiło się prześwietlenie polskiego Game Devu, które przeprowadziliśmy razem z Mateuszem Szukajtem na łamach Gamecastu. Zapraszam do materiału oraz do odwiedzenia ekipy właśnie Gamecastu na YouTubie i na kanałach podcastowych. Pozostaje mi więc teraz Was pożegnać, życzyć Wam samych pozytywnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenia na gry Ok,